Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk. Zapraszam na kolejny wykład. Tym razem już nie o chwale, tylko o kryzysie cywilizacji Christianitas. A więc ta cywilizacja szczęśliwych syntez wiary, rozumu, prawdy, wolności, dobra i piękna zaczyna ustępować, no, można powiedzieć, cywilizacji fałszywych dychotomii. Tutaj znowu odwołam się do porównania do słów papieża Benedykta XVI, czyli do sytuacji, w której kultura jest naznaczona przede wszystkim kontrastowaniu, to znaczy wiarę przeciwstawia się rozumowi, prawdę wolności, dobro pięknu i w związku z tym oczywiście kształtuje się zupełnie nowy model kultury. No, w wieku XIV, czyli lata 40. XIV wieku jest inny kataklizm, czyli epidemia dżumy, czarna śmierć, która pochłania według różnych obliczeń od 40, niektórzy mówią nawet do 60-70% populacji europejskiej. To jest katastrofalna klęska, zaraza, która no, z jednej strony oznacza oczywiście tąpnięcie struktur gospodarczych i społecznych, no, nie ma producentów i nie ma konsumentów, mówiąc najogólniej. Ale z drugiej strony, jak opisują to źródła z epoki, mamy do czynienia z pewnym zachwianiem norm społecznych, norm kulturowych, które zawsze, to zjawisko niestety towarzyszy takim dramatycznym wydarzeniom jak zarazy. No, to się objawia chociażby tymi procesjami flagelantów, czyli biczowników, którzy maszerują przez właśnie całą Europę Christianitas, no głównie na zachodzie, ale nie tylko, to także dociera oczywiście z pewnym opóźnieniem również do nas, którzy no właściwie w wielu miejscach te pokutne nabożeństwa, tak to nazwijmy, czyli biczowanie się, one przeradzają się też w swego rodzaju takie quasi-rewolucyjne ruchy społeczne, no i często także związane są na przykład z pogromami ludności żydowskiej, która jest obarczana przez biczowników winą za rozprzestrzenianie się dżumy, ale najprawdopodobniej to oni, przemieszczając się z miasta do miasta, byli rozsadnikami kolejnych ognisk zarazy. No ale to jest ta czarna śmierć, wielki kataklizm, który oznacza na przykład depopulację wielu miast, które no, można powiedzieć kwitły do czasu dżumy, a potem już tracą populację 30-40%. Wiele miast francuskich, włoskich czy niemieckich. W takiej skali ta zapaść demograficzna wtedy się objawia. Jak wiadomo, zapaść demograficzna oznacza także zapaść gospodarczą. Dopiero to dźwiganie się Europy z tego kataklizmu to będzie sprawa kilku dekad, a do tego jeszcze dochodzi niszcząca, wieloletnia wojna, która jest w podręcznikach nazywana wojną stuletnią, ale ona oczywiście trwała dłużej z przerwami. Wojna między Francją a Anglią, czyli najpotężniejszymi monarchiami chrześcijańskiego zachodu. A na domiar złego, od początku XIV wieku, Europa jest świadkiem, patrząc od drugiej strony mapy, kolejnej fali ekspansji islamu, bo Bosfor przekraczają Turcy osmańscy i rozpoczyna się podbój Bałkanów, chrześcijańskich monarchii bałkańskich właśnie przez Turków. No i to jest rzeczywiście kumulacja takich zjawisk kryzysowych. O naturze, można powiedzieć, politycznej, wojskowej, ale także w jakimś sensie no, epidemiologicznej. Natomiast tutaj chciałbym skupić się na tych zjawiskach kryzysowych, które były rzeczywiście długofalowe, które dotyczyły w ogóle zakwestionowania samej istoty tej cywilizacji Christianitas, tego, można powiedzieć, etosu, tych fundamentów, z których ona wyrastała od początku. Wiara i rozum.
I to jest ta, najważniejsza szczęśliwa synteza, która została zakwestionowana. Pierwszym takim wielkim kryzysem w tym kontekście była reformacja protestancka. Od XVI wieku, z chwilą wystąpienia w 1517 roku księdza Marcina Lutra i potem po jego ostatecznym zerwaniu w 1520 roku z Kościołem Rzymskim, mamy do czynienia właściwie z rewolucją, to znaczy, no bo znaczenie rewolucyjne ma fakt, że Marcin Luter nie krytykuje, czy nie oburza się tylko i wyłącznie jakimiś skandalami obyczajowymi związanymi z tym czy innym papieżem, z takim czy innym kardynałem, bo rzeczywiście tych skandali wtedy na początku XVI wieku nie brakowało. Marcin Luter, i na tym polega istota tego rewolucyjnego charakteru protestanckiej reformacji, Marcin Luter odrzuca w ogóle zasadność istnienia Kościoła jako instytucji założonej przez Boga, przez Chrystusa i przeznaczonej do prowadzenia ludzi do zbawienia poprzez na przykład udzielanie sakramentów. To Marcin Luter krytykuje, to odrzuca w myśl zasady sola fide, sola scriptura, liczy się tylko pismo, Pismo Święte, oczywiście odpowiednio w cudzysłowie sformatowane, no bo to niemieckie tłumaczenie Biblii, którego dokonał Marcin Luter, ono jest pozbawione wielu ksiąg kanonicznych, uznawanych przez Kościół od początku, ale traktowanych przez samego Marcina Lutra jako tak zwane księgi słomiane, no bo znajdują się tam rzeczy, które kompletnie nie pasowały z tą jego wizją chrześcijaństwa. Od chociażby w Biblii Marcina Lutra nie ma miejsca na list świętego Jakuba Apostoła, w którym pisze apostoł, że wiara bez uczynków martwą jest, czyli nie tylko sola fide, nie tylko sama wiara. No zresztą paradoks jest, że Marcin Luter, odrzucając Kościół jako taki, wyniósł na piedestał dzieło Kościoła, czy można powiedzieć nawet dziecko Kościoła, czyli samą Biblię, samo Pismo Święte, no bo przecież to Kościół ustalił, które księgi, na przykład Ewangelii, są kanoniczne, czyli te autentyczne, powstałe pod natchnieniem Bożego objawienia, które są apokryfami nieautentycznymi. To Kościół rozszerzał się i powstawał, zanim w ogóle spisano Ewangelię. Taka była kolejność chronologiczna. Najpierw Kościół, potem Ewangelię, czytali Pismo Święte i to Kościół ustalał, które księgi są autentyczne, a które nie. I teraz nagle się okazuje, że ten, który ustalał autentyczność Pisma Świętego, tak naprawdę jest pozbawiony jakiejkolwiek prawomocności według Lutra, ponieważ jest rządzony od początku przez antychrysta wcielanego, który wciela się w kolejnych papieży. I jak w związku z tym Pismo Święte? No ale istota rzeczy polega na tym i tej rewolucji reformacji protestanckiej, że odrzucając Kościół, odrzucano w ten sposób samo źródło, o tym mówiłem już niejednokrotnie podczas tych wykładów, samo źródło, które kształtowało tę cywilizację Christianitas. Czyli w jakimś sensie reformacja protestancka od początku delegitymizowała, czyli pozbawiała prawomocności, czytaj, pozbawiała sensu, tą cywilizację, która wtedy ciągle istniała. No bo jeżeli źródło, z której ona wyrasta, jest zatrute, jest podejrzane, jakiś antychryst, no to cała ta cywilizacja jest podejrzana. Takie były najdalsze konsekwencje. No właśnie, cywilizacja, która była cywilizacją wiary i rozumu. I to się Marcinowi Lutrowi też bardzo nie podoba. No bo on w wielu miejscach, w szeregu pism, które wydawał, zwłaszcza już po zerwaniu z Kościołem, no pisze wprost, że jednym z wielkich grzechów rzymskiego Kościoła, papiestwa, było to, że oni dopuścili do jak gdyby odnowienia, do odwoływania się do dorobku pogańskich filozofów, czytaj Arystotelesa.
I to była według na przykład Marcina Lutra główna słabość filozofii i teologii świętego Tomasza z Akwinu, którego on uważał no niemalże za pogańskiego filozofa, no bo przecież Tomasz odwoływał się do Arystotelesa, a tak pobożny chrześcijanin nie może postępować, twierdził Marcin Luter. Konsekwencja tego jest taka, że Marcin Luter i jego uczniowie uważali, że człowiek wierzący, sola fide, nie może być człowiekiem rozumnym. Czyli tym, który odwołuje się do kategorii rozumu, oczywiście rozumu otwartego na transcendencję, ale jednak uznającego też pewną autonomię rozumu, poznania rozumowego, czy tutaj poznania naukowego. Marcin Luter w taki charakterystyczny dla siebie sposób określa w pismach rozum jako nierządnicę. W oryginale to jest inny rzeczownik, dichure. Kto zainteresowany, niech sobie sprawdzi w słowniku. A to jest właśnie taki charakterystyczny sposób prowadzenia polemiki przez Marcina Lutra, ale krótko mówiąc, to służy uwypukleniu przez niego odrzucenia tej afirmacji rozumu ludzkiego, która była taką immanentną częścią cywilizacji Christianitas. Czyli od Marcina Lutra Europejczycy, czytaj przede wszystkim jego zwolennicy, przekonują się do tego, do idei, że człowiek wierzący nie może być człowiekiem rozumnym. Podobnie zresztą twierdził na przykład Jan Kalwin, twórca innego wielkiego odłamu protestantyzmu. Prawda, że to jest właśnie też taki dowód, jak oni mówili, papistowskiego zabobonu, ten rozum, to poznanie naukowe, scholastyka. Wtedy zaczyna się zresztą także ta czarna legenda scholastyki, to wyśmiewanie tych namysłów nad tym, ile aniołów zmieści się na czubku szpilki, jako coś, co kompletnie nie jest potrzebne. I to jest taka pierwsza fala taka uderzeniowa kryzysu, który rzeczywiście delegitymizuje u samych podstaw cywilizację Christianitas. Także w wymiarze społecznym zwróćmy uwagę, no bo Marcin Luter kwestionując istnienie sakramentów świętych wszystkich z wyjątkiem jednego, czyli chrztu, zakwestionował również na przykład sakramentalny charakter małżeństwa. Czyli odziera związek mężczyzny i kobiety pobłogosławiony przez Kościół z tej sfery sakrum. To już nie jest sakrament. On pisze w jednym ze swoich pism, że w małżeństwie nie ma nic, co by należało do Ewangelii. Czyli sprawy małżeńskie, na przykład sporów takich czy innych między małżonkami, to jest tylko i wyłącznie kompetencja władzy świeckiej. I to jest kolejne aspekt, można powiedzieć, rewolucyjny w sensie zerwania przez reformację protestancką z cywilizacją Christianitas, to znaczy zakwestionowanie tego balansu, tego jednak harmonii między władzą świecką a władzą duchowną. Też o tym mówiłem podczas poprzednich wykładów, że to oczywiście nie obywało się bez tarć i ostrych konfliktów, tak jak w czasie walki o inwestyturę, ale jednak sama zasada była zachowywana i tutaj Kościół rzymski stał na straży tego, żeby ta autonomia jednak była między tym, co cesarskie, a tym, co boskie, zachowana. Natomiast Marcin Luter wprost określa władców świeckich, jak to on pisał w oryginale, not bischöfe, czyli biskupi z konieczności. No, wiedział, skąd miał poparcie, no bo nie byłoby reformacji bez poparcia władzy świeckiej na poziomie lokalnym, gdy chodzi na przykład o Saksonię, bo wcześniej herezjarchowie takiego poparcia ze strony władzy świeckiej nie mieli. Luter ma i dzięki temu przetrwał. Dzięki temu reformacja protestancka miała w ogóle szansę zaistnieć. I jak wiemy, to był ruch, który szedł od góry do dołu. To nie było tak, że nagle ludzie zapragnęli wszyscy czytać Pismo Święte w oryginale i domagali się tego, żeby każdy miał Ewangelię w domu. To było wtedy nierealne, bo książka była towarem luksusowym, podobnym w kosztorysie, nie wiem, do dzisiaj do, nie wiem, komputera kwantowego, jeżeli on w ogóle jest. Natomiast było narzucane z góry przez władzę świecką. To najlepszy dowód na to, co działo się
poszczególnych państwach niemieckich, w Anglii, gdzie wszystko zaczęło się od Henryka VIII, który zerwał z Rzymem z dość niskich powodów, czy też w krajach skandynawskich, w Szwecji, w Danii, gdzie władcy, najpierw oni przyjęli protestantyzm w wersji luterańskiej, a dopiero potem, przełamując także szereg powstań ludowych, chłopskich w obronie wiary katolickiej, tą wiarę rozszerzali drogą przemocy właśnie w swoich państwach. Ale właśnie to, ten prymat władzy świeckiej, to jest, czyli zachwianie tej harmonii między władzą świecką a duchowną, kościelną, która była wyznacznikiem cywilizacji Christianitas, to jest też taki wymiar kryzysu tej cywilizacji, jej zaprzeczenia w wyniku tej rewolucji protestanckiej reformacji. I teraz, przechodząc do kolejnej fali tego kryzysu, no to mamy epokę oświecenia, czyli tak zwany wiek świateł, wiek XVIII, siècle de Lumière, jak mówią Francuzi. I tutaj w największym skrócie można powiedzieć, że o ile Marcin Luther uważał, że człowiek wierzący nie może być człowiekiem rozumnym, to główni przedstawiciele filozofii oświeceniowej uważają odwrotnie, że człowiek rozumny nie może być człowiekiem wierzącym. W jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z tą fałszywą dychotomią, czyli fałszywym kontrastowaniem, zerwaniem związku między wiarą i rozumem. To jest oczywiście temat rzeka, to antychrześcijańskie oblicze oświeceniowej myśli, zwłaszcza w tym wykonaniu francuskim, bo tu rzeczywiście, jeżeli czytać pisma takich, można powiedzieć, pisarzy polityczno-filozoficznych, trudno ich tak naprawdę też nazywać filozofami, chociaż tak są określani, tak jak Voltaire czy Rousseau, no to tam widać to kompletne zerwanie z ideą, która przyświecała cywilizacji Christianitas. Także oświecenie przynosi zerwanie, można powiedzieć takie już ostateczne, z instytucją, programem monarchii chrześcijańskiej. Już nie chodzi o monarchę, który jest pomazańcem Bożym, jego wielka godność, ale także jego wielkie zadanie i odpowiedzialność, tylko chodzi o monarchę, który jest pierwszym urzędnikiem w państwie, który jest sprawnym administratorem i który nie potrzebuje jakichś nadań z wysoka, jakichś obrzędów typu sakra królewska, bo on czerpie legitymizację, czyli uprawomocnienie swojego istnienia i swojego panowania zupełnie z innego źródła. Dlatego, że modernizuje państwo, wprowadza reformy, także ogranicza oczywiście wpływy kościoła. No i tutaj mamy do czynienia z takim programem, który jest nazywany w opracowaniach absolutyzm oświecony, czy absolutyzm oświeceniowy. Taką postacią emblematyczną dla tego kierunku i tego nowego spojrzenia na rolę monarchy jest król Prus Fryderyk II, Hohenzollern. On rozpoczyna swoje panowanie w 1740 roku i krótko po tym pisze w jednym z listów do swojego przyjaciela, Voltaire'a, takie oto charakterystycznym dla siebie stylu zgryźliwym sformułowanie, że no tak, ja nie będę posługiwał się świętymi olejami ani tego typu głupstwami, ponieważ to zostawiam innym, natomiast on jako człowiek oświecony zupełnie tego nie potrzebuje. Czyli można powiedzieć, monarcha to jest przede wszystkim właśnie, jak sam Fryderyk mówił, pierwszy urzędnik, pierwszy sługa państwa. Tak naprawdę liczy się, tym nowym bóstwem jest racja stanu. Fryderyk pisze w jednym ze swoich testamentów politycznych, że istotą jego sposobu jego rządzenia jest pójście za prawem sprzyjających okoliczności. Jeżeli się nadarza okazja, trzeba napadać na sąsiada. Czy to tak jak w przypadku Austrii, kiedy chodziło o zabór Śląska, czy jak w przypadku Polski, gdy chodziło o zabór Pomorza w pierwszym rozbiorze. Nie liczą się jakieś względy moralne.
Już władca nie jest związany jakimś kodeksem moralnym, który głosił kiedyś Kościół. Nie, on wykonuje czy postępuje według racji stanu, której wymogi on ustala jako pierwszy urzędnik w państwie. Czyli zauważmy, kompletna taka desakralizacja władzy świeckiej. No, tutaj zresztą trzeba powiedzieć, że Fryderyk był naśladowcą swojego przodka, bo Fryderyk I Hohenzollern, który w 1701 roku koronował się na króla w Prusach, w królewcu, on, można powiedzieć, taki nadał kierunek, to znaczy tam dochodzi do właściwie samokoronacji władcy, ponieważ on sam włożył sobie na głowę koronę. To już też jest taki gest, który zapowiada też te nowe czasy, bo jak wiemy, ten gest najczęściej jest kojarzony z koronacją Napoleona w 1804 roku jako cesarza Francuzów, który też, można powiedzieć, niemalże wyrwał koronę z rąk papieża Piusa VII w Notre Dame i sam sobie ją włożył na skroń, ale wcześniej, niemal 100 lat wcześniej, taki sam gest wykonał Hohenzollern w Królewcu. To jest zapowiedź właśnie tych nowych czasów, tej nowej epoki, kiedy już nie ma mowy tak naprawdę o monarchii chrześcijańskiej. No a jakimś takim zwieńczeniem tego odejścia od instytucji etosu monarchy chrześcijańskiego to było wydarzenia roku 1772, pierwszy rozbiór Polski. Pierwsza konwencja rozbiorowa podpisana przez władców Rosji, Francji i Austrii, czyli dokument, który oznacza czy ogłasza zabór cudzego mienia, cudzej ziemi, bo tym był rozbiór, on rozpoczyna się od Invocatio Dei. Rozbiorcy piszą w imię Trójcy Przenajświętszej. No i dalej jest całe uzasadnienie tego aktu właściwie takiego politycznego kanibalizmu. Czyli przywoływanie imienia Bożego dla czynu niegodziwego, jakim jest rozbiór państwa, które nie prowadziło żadnej agresywnej wojny przeciw nikomu, czyli Polski, jest niczym innym jak bluźnierstwem. Dokonywanym, zwróćmy uwagę, przez władców, którzy wymagali od swoich poddanych posłuszeństwa. Jak pisał Zygmunt Krasiński w 1848 roku w memoriale dla papieża Piusa IX, pierwszy rozbiór Polski był zapowiedzią rewolucji francuskiej, ponieważ był zakwestionowaniem samej zasady władzy. Ponieważ ludzie w Europie zobaczyli, że w świetle dnia koronowane głowy posuwają się do bluźnierstwa, aby uzasadnić swój niegodziwy czyn, czyli rozbiór Polski. Wcześniej czy później musiało to doprowadzić do zakwestionowania zasady samej władzy królewskiej. Co ostatecznie stało się w dramatycznych okolicznościach w styczniu 1793 roku, kiedy został zgilotynowany król Francji, Boży Pomazaniec Ludwik XVI. Ale początkiem tej rewolucyjnej drogi było właśnie to, co rewolucjoniści w koronach, jak pisał Krasiński, dokonali wobec Polski w 1772 roku. To jest rzeczywiście też wymiar tego wielkiego kryzysu cywilizacji chrystianitas, tego, jak pisał wieszcz, rozspołecznienia społeczeństwa europejskiego. Cały naród ma zginąć, całe państwo ma zginąć. Nie ma już Polski w 1795 roku, a dwa lata później rozbiorcy jeszcze dogadują się w specjalnej konwencji rozbiorowej, że w ogóle ma zniknąć nazwa Królestwa Polskiego, ma być wymazana z dokumentów dyplomatycznych, którymi będą posługiwać się Prusacy, Rosjanie i Austriacy. A więc to, co kiedyś nazywano rodziną narodów chrześcijańskich, teraz jest takim, no, można powiedzieć, konglomeratem walczących w imię racji stanu, walczących bezwzględnie państw, rządzonych przez władców, którzy już nie czerpią swojej legitymizacji z obrzędu koronacji,
z uznania swojego statusu jako pomazańca Bożego, tylko jako sprawnych administratorów, genialnych dowódców, pierwszych urzędników w państwie i nic więcej. I nic więcej. To jest też ten wymiar tego kryzysu, no, który w sposób dramatyczny oczywiście zostanie ujawniony w czasie rewolucji francuskiej. Od 1789 roku aż do tej erupcji tego antychrześcijańskiego oblicza rewolucji w latach 1792-93, kiedy ostatecznie nie tylko zlikwidowano monarchię chrześcijańską, ale w ogóle zlikwidowano i zakazano kultu chrześcijańskiego w całej Francji. Ale to już jest oczywiście temat na osobny wykład. Natomiast w tym kontekście kryzysu cywilizacji chrystianitas warto także podkreślić takie dążenia do propagandowego uprawomocnienia tego kryzysu. Mówię tutaj o zjawisku czarnej legendy. Czarnej legendy związanej no właśnie z tą epoką cywilizacji chrystianitas, czyli oczernianie wieków minionych, tak aby w ten sposób zyskać uzasadnienie dla swoich własnych czynów polegających na zerwaniu z Kościołem, który kształtował przez wieki tę cywilizację. Właśnie nieprzypadkowo od XVI wieku kształtuje się takie różne płaszczyzny czarnej legendy. Czarna legenda krucjat, czarna legenda inkwizycji, czy w ogóle czarna legenda Kościoła jako takiego powstaje w wieku XVI. To już jest epoka druku, a więc także kształtują się nowe sieci komunikacji społecznej i medialnej, jak na owe czasy. Oczywiście to nie jest jeszcze epoka powszechnej alfabetyzacji, czyli to, że jeszcze coś było drukowane w sensie traktatów, to jeszcze nie oznaczało, że miliony ludzi to czytały. Oczywiście, że nie, ale już ikonografia, już obrazy trafiały do szerszego odbiorcy. I tutaj w tym kontekście warto wspomnieć o tym, że w kręgach właśnie protestanckich, bo głównie angielsko-niderlandzkim, pojawia się w drugiej połowie XVI wieku taka, jak to Hiszpanie nazywają, leyenda negra, czyli czarna legenda kolonizacji hiszpańskiej, czy tutaj katolickiej w Nowym Świecie i związanej z tym ewangelizacyjnej pracy Kościoła katolickiego w Ameryce, czy w obu Amerykach. I no właśnie wykorzystano do tego dzieło hiszpańskiego dominikanina Bartolomeo de las Casas, który w połowie XVI wieku napisał taki traktat pod tytułem Krótka historia o wyniszczeniu Indian w Ameryce, gdzie on rzeczywiście piętnował takie różne niegodziwe postępowania kolonizatorów hiszpańskich, którzy wyzyskiwali niemiłosiernie Indian. Tam padła liczba 20 milionów ofiar, co potem właśnie było przedmiotem tej czarnej legendy podejmowanej przez krąg protestancki przeciwko katolickiej Hiszpanii. No dzisiaj badacze już to dawno zakwestionowali tą liczbę, no bo badania demograficzne pokazują, że w ogóle tylu ludzi nie było wtedy w obu Amerykach, więc nie mogło tylu zginąć. Natomiast oczywiście ta śmiertelność była duża, także związana z tymi chorobami, które Europejczycy przywlekli z sobą do Nowego Świata, z drugiej strony też przywlekli potem do Europy te, które złapali w Ameryce. No, niemniej jednak ten traktat, w którym Bartolomeo de las Casas, dominikanin, czyli katolicki zakonnik, piętnuje postępowanie swoich ziomków w Nowym Świecie wobec Indian, stało się takim uzasadnieniem dla takiej ożywionej działalności wydawniczej podejmowanej przede wszystkim w Niderlandach i w Anglii, no, aby pokazać, patrzcie, katolicy, czyli okrutni ludzie. Tu oczywiście w tle była rywalizacja kolonialna między Anglią i Niderlandami z jednej strony, a Hiszpanią i Portugalią z drugiej strony. No, sami Anglicy, jak wiadomo, czy Holendrzy w swoich koloniach stosowali okrutne praktyki i tam nie było miejsca na mieszanie się ras, tak jak w przypadku kolonii hiszpańskich czy portugalskich. Zjawisko właśnie powstawania metysów to było nie do pomyślenia w koloniach
angielski, gdzie raczej Indian zamykano w rezerwatach, albo w koloniach holenderskich, tak jak na południu Afryki, gdzie upowszechniano apartheid uzasadniony biblijnie zresztą. Natomiast tutaj chodziło właśnie o wyrobienie takiej, jak to się ładnie mówi w historii propagandy, asocjacji, czyli skojarzenia. Katolicy, ludzie okrutni, Kościół, ludzie okrutni, którzy chcą utopić we krwi całe te indiańskie społeczności i na przykład właśnie ikonografia, czyli przedstawianie właśnie, jak to Hiszpanie masowo mordują Indian, wieszają ich na takich zbiorowych szubienicach. To były ilustracje, które towarzyszyły temu dziełu Bartolomeo de las Casas, które trafiały rzeczywiście do szerokiej publiczności, która niekoniecznie musiała czytać, ale już wiedziała, o co chodzi, że chodzi o tych okrutnych katolików. Oczywiście nikt nie wspominał podstawowego faktu, że w ogóle to dzieło Bartolomeo de las Casas, ono się mogło pojawić dlatego, że królowie Hiszpanii, katolicy królowie Hiszpanii, w ogóle od początku hiszpańskiej kolonizacji w Ameryce dokładali starań, aby no, powściągać te dążenia różnych hiszpańskich konkwistadorów czy kolonistów do maksymalizacji zysków kosztem Indian. I to dzieło Bartolomeo de las Casas nie było przedmiotem jakiegoś postępowania inkwizycyjnego. On nie zapłacił za to autor, nie zapłacił za to stosem, wręcz odwrotnie. On nawet potem stał się biskupem w jednej z diecezji w Meksyku. I debatowano, urządzano dysputy publiczne w Hiszpanii, katolickiej Hiszpanii, gdzie grasowała inkwizycja, właśnie na ten temat, czy Bartolomeo de las Casas miał rację, czy nie miał racji. I tutaj rzeczywiście różne regulacje prawne, które król Karol I, znany bardziej jako cesarz Karol V Habsburg, publikował, one miały na celu właśnie ukrócenie tych różnych niedobrych rzeczywiście praktyk, które świadczyły o tym, że ludzie są w stanie posunąć się do każdego okrucieństwa, byle, nie wiem, zdobyć na przykład drogę do mitycznej krainy Eldorado, Złotego Miasta. Natomiast, no właśnie, tego już tej propagandzie szerzącej tą czarną legendę, o tym już nie wspominano, tylko właśnie akcentowano przede wszystkim to, że no, jest to okrucieństwo, które jest dlatego tak dojmujące, ponieważ jest katolickie. Katolicyzm oznacza okrucieństwo. To była taka asocjacja, nad tym pracowano właśnie w tym kręgu przede wszystkim anglo-niderlandzkiego protestantyzmu. I podobnie w tym samym kręgu powstaje legenda, czarna legenda inkwizycji. To jest bezpośrednio związane z wojną Niderlandów o niepodległość w XVI wieku przeciwko koronie hiszpańskiej. Warto wspomnieć, że no właśnie te pierwsze druki, które powstają w Niderlandach, tej protestanckiej części Niderlandów, poświęcone inkwizycji, mówią o milionach ofiar inkwizycji hiszpańskiej. Warto pamiętać, że trybunały inkwizycji nie były jeszcze początkowo rozciągnięte, ich działalność na Niderlandy. No ale właśnie w tych kręgu protestanckim wtedy upowszechnia się, i to potem podejmują także Anglicy, właśnie przekonanie, że trybunały inkwizycyjne to oznaczały miliony ofiar śmiertelnych. To oczywiście już dawno zostało zweryfikowane znacznie, znacznie w dół. Nie miliony, tylko jeżeli już tysiące skazanych. A wśród tych skazanych, tych tysięcy, zdecydowana większość to są tak zwane kary pokutne. Czyli na przykład to, że osoba skazana była zobowiązana do odmówienia w domu iluś modlitw albo odbycia pielgrzymki w wyznaczone miejsce, pokutnej pielgrzymki, albo noszenia takich pokutnych szat, tak zwanych San Benitos, to się nazywało w Hiszpanii, takie z typowymi takimi szpiczastymi kapturami, to Goya w swoich dziełach uwiecznił. I to potem były także przechowywane w różnych kościołach. I to była, że tak powiem, istota rzeczy. I w zdecydowanej
zdecydowana mniejszość tych osób skazanych poniosła rzeczywiście śmierć. No, dochodziło do takich sytuacji, to już też badacze inkwizycji hiszpańskiej dawno stwierdzili, że gdzieś w XVII, w XVIII wieku wielu ludzi wolało oskarżyć samych siebie o herezję w Hiszpanii, byleby trafić do więzienia inkwizycyjnego, które cieszyło się znacznie lepszą sławą niż więzienia państwowe, czyli królewskie. Tak czynili na przykład dłużnicy, bo wtedy za niespłacone długi trafiało się do więzienia. No więc, żeby uniknąć więzienia państwowego, które cieszyło się złą sławą, wielu z nich decydowało się na oskarżenie samych siebie przed trybunałami inkwizycyjnymi, aby trafić do więzienia inkwizycyjnego, gdzie byli poddani pewnej procedurze, bynajmniej bez tortur, skoro już sami się oskarżyli, ale mogli przeczekać i dostąpić stosunkowo łagodnej kary, odmówienia jakichś modlitw czy pielgrzymki pokutnej, tak aby uniknąć jeszcze gorszych represji, które by ich czekały w więzieniu państwowym. To są sprawy doskonale udokumentowane, podobnie jak to, że no właśnie, gdzieś na początku XVII wieku już inkwizycja hiszpańska zdecydowanie odmówiła angażowania siebie w badanie tak zwanych procesów o czary. Bo rzeczywiście te oskarżenia pod adresem różnych kobiet, że uprawiają czary, że mają jakieś kontakty z szatanem, mnożyły się wtedy w Hiszpanii na przełomie XVI-XVII wieku, podobnie jak w innych krajach europejskich. No ale Suprema, czyli ta powiedzmy najwyższa rada inkwizycji hiszpańskiej, która była w sensu stricte organem państwowym, nie kościelnym, zleciła specjalnie powołanej do tego komisji zbadanie tych spraw. No i to gremium przyjrzało się dokładnie, pojechało, zrobiło wizje lokalne. No i wniosek był jednoznaczny, że tu nie ma mowy o czarach, tylko raczej o zawiści ludzkiej, że sąsiadka sąsiadce chce zrobić krzywdę, więc ją oskarża, albo chodzi o osoby o niezrównoważone umysłowo, dzisiaj byśmy powiedzieli chore psychicznie. Więc na początku XVII wieku podjęto w inkwizycji hiszpańskiej decyzję, żeby w ogóle nie angażować się, nie podejmować żadnych spraw o czary. Ponieważ jest to kwestia bardzo, bardzo niejednoznaczna, a właściwie obarczona dużym podejrzeniem, że chodzi po prostu o chęć wyrządzenia krzywdy osobom absolutnie niewinnym. A więc tutaj też można powiedzieć, to postępowanie inkwizycyjne było dalekie od tego, co głosiła czarna legenda, która powstaje wtedy w kręgu protestanckim. Trzeba zresztą pamiętać, że chyba najsłynniejsza sprawa obecna także w kulturze popularnej, gdy chodzi o procesy o czary, no to była pod koniec XVII wieku, a więc kilkadziesiąt lat później, po tym jak inkwizytorzy hiszpańscy stwierdzili, że te procesy o czary to jest jakiś jeden wielki fake, a natomiast w kolonii purytańskiej w Nowym Świecie, w Ameryce Północnej, w Massachusetts, dochodzi do straszliwego pogromu, można powiedzieć, kobiet, bo mamy do czynienia z tak zwanym procesem czarownic Salem, gdzie kilkadziesiąt kobiet nieszczęśliwych zostaje powieszonych, straconych przez sądy purytańskie, które oskarżają je o czary. To się dzieje w przeciągu kilku lat. Z tych akt procesowych wiemy, że na przykład taką okolicznością obciążającą jedną z tych nieszczęśliwych pań było to, że sąsiadka usłyszała, jak ona odmawia Ojcze Nasz po łacinie, Pater Noster, co ściągnęło na nią jeszcze podejrzenie gorszych rzeczy niż uprawianie czarów, to znaczy uleganie papizmowi, jak określano katolicyzm. A przypomnę, te procesy tak zwanych czarownic Salem miały miejsce pod koniec XVII wieku, kiedy już w Europie tej katolickiej w takich instytucjach jak inkwizycja hiszpańska, nad której czarną legendą pracowała propaganda protestancka od ponad półtora wieku, już w ogóle te
te sprawy zostały zarzucone jako zupełnie niewiarygodne i które nie powinny zaprzątać uwagi inkwizytorów. A więc zwróćmy uwagę, mamy kryzys, można powiedzieć, kulturowy i duchowy, wywołany przez kolejne fale rewolucji, począwszy od reformacji protestanckiej, poprzez oświecenie, rewolucję francuską. I temu towarzyszy takie propagandowe uprawomocnienie tego zerwania z dziedzictwem cywilizacji chrystianitas, aby przekonać ludzi, że katolicy to są ludzie o niskich pobudkach, ludzie nieoświeceni i ludzie okrutni, którzy dążą tylko do władzy i do bogactwa. Cały zespół czarnych legend, które można powiedzieć obsługuje to zapotrzebowanie propagandowe, które ma uzasadnić zerwanie, ostateczne zerwanie z cywilizacją szczęśliwych syntez. Dziękuję za uwagę.